Dokładnie tak. Poszedłem z... Uruchomiłem z południowego wschodu na północny zachód mniej więcej, tak lekko. Nie idą równo z południa na północ, tylko tak z kosem lekko. Na Kiernozie chyba idzie tam wszystko. Na Kocierzew i na Kiernozie. A tam też będzie padać. Teraz już mamy komplet map radarowych po odświeżeniu strony. Proszę bardzo, to jest ta komórka burzowa między Łodzią a Warszawą. Sytuację widzimy. Ale za tą szykuje się dużo większa chmura. Za tą pierwszą burzą, komórką, szykuje się dużo większa, znacznie większa, bardzo, znacznie groźniejsza. To jeszcze nie koniec z burzami. Tęcza nawet. Jedna komórka poszła tam. Następnie się zbliżają burze. Pytanie, czy tutaj dojdzie do nas w ogóle to, co widać. Tak, to następna chmura. Podładowałem. Proszę bardzo, tak jak było to na radarach. Mamy kolejną chmurę. Wiatr. Proszę bardzo. To jak? To już nie będzie taka mała chmurka. ...w przedmieście w Warszawie, gdzie trwa nieustająca awantura o krzyż przed Pałacem Prezydenckim. Jego samozwańczy obrońcy od wczoraj koczyła już po drugiej stronie ulicy. Przed pałacem usunęła ich policja. Ale wiatr. No co się dzieje? Tak jak na radarach. Za pierwszą burzą o wiele groźniejsza następna. Przypomina się sprzed 2 lat sytuacja trochę. Wtedy troszkę jaśniej jest teraz. Wtedy była trąba powietrzna na autostradzie A4 w Mekanowie bodajże, tam w tych miejscowościach, gdzie naniszczyła domów. Autokar był przewrócony z członkami zespołu Śląsk. Słynny film na YouTubie. Po 2 latach mamy powtórkę burz. Groźniejsze. Ktoś już driftuje na parkingu Kauflandu. Przez 24 stopni.
Możliwe? Wyjaśnia Maciej. Do wysokości Łowicza, to się zbliża do nas. Wszyscy pustą Rumunię, osuwiska na Słowacji, 1700 km, 30 godzin, żeby zdążyć tu, na dziś. Lubię jeździć na długie trasy i to nie jest moja najdłuższa trasa. To jest Łowicz, strzałku, pokażę. Kiedyś przejechałem 2400 km. Za drugą. Kolejna strefa deszczu.